dalej z Konfederacją? Ja tu mówiłem za siebie, a nie za Konfederację, żeby to jasno powiedzieć. Ale pana jeszcze losy Konfederacji będą interesować, czy już nie? Po tym, jak co się wydarzy? Nie, oczywiście, że tak, bo jestem członkiem Konfederacji. I będzie pan członkiem Konfederacji? No, Konfederacji tak. No, w tej chwili jeszcze w sobotę będą rozmowy u mnie w partii. Na przykład składam właśnie wniosek o usunięcie z partii niektórych ludzi. Na przykład kogo? Na przykład pana Wiplera. A za co? Co? A za co? Jak to? W kampanii wyborczej wezwał do głosowania nie na mnie, tylko na panią Bosakową, żeby jeszcze chociaż na... Ale i co w tym złego? Chyba pan żartuje, jeżeli członek mojej partii wzywa do głosowania na członka innej partii, to nie ma w tym nic złego? I to jest powód do tego, żeby go wyrzucić? No oczywiście, że tak. Ale to nie tylko to, ale nie będę zawracał panu głowy. A poza Wiplerem, kogo pan chce z partii wyrzucić? Wewnętrzne sprawy naszej partii, pan wybaczy, będzie w sobotę Rada Krajowa, to będziemy na ten temat rozmawiali. Czyli na emeryturę jeszcze za wcześnie? Ja na emeryturę się nie wybieram. Są dwa rodzaje ludzi. O jednych człowiek powiedział, że mają 25 lat. Mają 25 lat i już umarli. Tylko odłożyli pogrzeb do 7 roku życia. A są inni, którzy mają więcej niż 70 lat i żyją. I proszę pana, mają energię i chcą zmieniać świat. Bo ja jestem w polityce i na tym może skończymy, bo to sobie już kończyć. Powiem tylko jedną rzecz. Ja nie jestem w polityce po to, żeby wygrywać wybory. Bo ja mówiąc to, co myśli przeciętny wyborca, może będę miał więcej 5 posłów. Ale ja umocnię fałszywe przekonania u ludzi. Natomiast jeżeli ja, przykładowo, będę miał 5 posłów mniej, ale 5% ludzi po wyborach powie, aha, demokracja jest czymś złym, w tej chwili już jest 38% ludzi, którzy mówią, że demokracja nie musi być najlepszym ustrojem. Jeżeli ja przekonam ludzi do tego, że demokracja jest złym ustrojem, to jest najważniejsze. Jestem w polityce, żeby dokonać kontrrewolucji kulturalnej. A kontrrewolucje odbywają się nie na ulicach. Kontrrewolucje odbywają się w umysłach. Ja dbam o to, że... Kontrrewolucję. Tak, jestem kontrrewolucjonistą, ja jestem oczywiście reakcjonistą, to jest jasne. I proszę pana, dbam o to, żeby dokonać tej kontrrewolucji. Natomiast nie dbam o to, znaczy dobrze jest wygrać również wybory, prawda? Ale nie można w tym celu kłamać. I z obrzydzeniem traktuję sytuację, w której no, politycy po to, żeby wygrać wybory, kłamią. I tyle.